W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 pokażę Wam, jak nawrócić Norwegię na religię nordycką z jednoczesną kolonizacją nowego świata. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Norwegia to jeden z tych krajów, którymi pozostał do ogrania i które dostały duże zmiany na najnowszym DLC Lions of the North. Startujemy z religią katolicką, jednak w ankiecie wybraliście, że mam postarać się zdobyć ukrytą religię nordycką, co w teorii można zrobić na 3 sposoby, w praktyce na 2, ale już tłumaczę. Pierwszym jest wywołanie eventu A Wave of Curiosity po spełnieniu następujących warunków. Większość warunków jest łatwa do spełnienia, ale kilka niestety zależy mocno od szczęścia. Poza tym, nawet jeżeli te warunki spełnicie, wciąż macie czas zajścia eventu 100 lat z możliwością skrócenia tego o połowę. Kolejny sposób też nie jest łatwy, musicie mieć prowincję animistów w obszarze Skandynawii. Nie wiem, jak zdobyć taką prowincję tutaj i dotyczy to ery reformacji. Trzeci sposób dotyczy zaginionej nordyckiej kolonii i uwaga, można go zespawnić tylko i wyłącznie konsolą, więc w trybie Iron Man po prostu go nie ma. No ale nieważne, łatwiej byłoby mieć Norse religię na pewno jako Szwecja, więc ewentualnie jeżeli mi się tutaj nie uda, to spróbuję jeszcze jedno podejście, tylko tym razem Szwecją na Norse religię. Zresztą Norwegia jest pomyślana raczej jako kraj kolonialny, widać to po ideach, które posiadamy, a w zasadzie idee eksploracyjne to pierwsze dwa nasze rozwinięcia idei narodowych, dlatego trochę szkoda na pierwszej idei brać dla nas religijne, żeby zwiększyć szansę na spawn Norse religii. O wiele bardziej wolałbym polecić Exploration Expansion Ideas, żeby zmaksymalizować nasze kolonie. Drzewko misji przeszło dużego reworka i różni się od tego, co było widoczne w Dev Diary. I dobrze, bo tam się nie prezentowało to zbytnio fajnie. Podobnie jak na Szwecji, mamy część zbierania naszych sojuszników, tylko tym razem to jest trochę znacznie słabsze. No i oczywiście dążenie do uzyskania wolności, bo zaczyna Namy, jak już wszyscy dobrze wiecie, jako Unia pod Danią. Norwegia też jest tak naprawdę Afganistanem Europy, to nic nie zarabiamy, 4,68, bardzo mało. I oczywiście to powoduje, że Norwegowie myślą, że 3 ciężkie okręty, które kosztują pół dukata każdy, to jest bardzo dobry pomysł, żeby je posiadać. No nic, dążmy ku naszej niepodległości, potrzebujemy wsparcia sojuszników, czyli rywali duńskich. Niemniej, na początku armia w dół, flota w dół, forty w dół, troszeczkę czasu minie, więc warto jest być na lekkim plusie. Stany, i tutaj też nie mamy fajnej sytuacji. Już na początku posiadamy tylko i wyłącznie 20 kraulanców, co jest bardzo małą ilością, a to wszystko przez to, że mamy już 2 przywileje u szlachty. I te przywileje dają nam niezbyt fajny bonus. No po pierwsze, płacimy jakiś duński podatek i zwiększa nam też to korupcję. Wszystko zmniejsza absolutyzm, zmniejsza siłę naszego następcy, co też jest mega słabe. Nie podobają mi się te przywileje, trzeba będzie je cofnąć jak najszybciej i jest to powiązane właśnie z misją Expel Danish Nobility. Dlatego dla stanu szlachty nie wybieramy na początku żadnego przywileju. Jedyny, który warto rozważyć moim zdaniem, to jest monopol na wydobycie z żelaza. No jeżeli dobrze widzę, mamy tylko jedną taką prowincję, więc bardzo naszej ekonomii to nie zaboli. A dlatego ja biorę ten przywilej dla nas. Umieszczam, dodatkowo bierzemy tańszą flotę handlową, ogólny bonus do ich nastawienia oraz jak zwiększymy stabilność na późniejszym etapie weźmiemy tańszych doradców i za jakiś czas również prest u kleru, ogólny bonus do nastawienia oraz bonusy do nastawienia papieskiego za budowanie kościołów, ale te może będziemy spalali. Tak, słusznie zauważyliście, nie wziąłem żadnych punktów. Nie wiem, dla mnie priorytetem jest jednak cofnięcie tych przywilejów jak najszybciej, a łatwiej to zrobić w momencie, kiedy nie będę zmuszony teraz odebrać ziemi. Misję starajmy się zrobić przywilej dla mieszczan lub na prestiż u nobility, co w zasadzie teraz będę chciał zrobić. Dlatego wykosztuję się i zatrudnię doradcę z prestiżem. Zresztą punktów administracyjnych i tak dużo potrzebuję, więc tu wyszedł ten doradca. Drugi doradca, który będzie zatrudniony, to jakiś wojskowy, na przykład z morale. Musimy poprawić teraz nastawienie rywali duńskich wobec nas. No Anglia będzie dość łatwa, Szkocja niekoniecznie, Litwa no to pewnie wpadnie ją zaraz pod Unię, pod Polskę. A Szwecja, o dziwo, poszła bardzo szybko w uzyskanie niepodległości. Jest mi to bardzo w sumie na rękę, bo możemy teraz szukać z nią sojuszu. No nie, Litwa znowu wybrała samodzielność, znaczy Polska wybrała samodzielność i Chodkiewicza na tron. Ja mam coś szczęścia do tych serii, co nagrywam. Jak gram sam, Polska bierze Unię. Jak nagrywam dla was, Polska odrzuca Unię. Darmowy zamek, ja to chyba chcę. I pozwoliło mi to uzyskać dzięki temu tańszego doradcę. Wolę tych lepszych doradców sobie zostawić na później, z tego powodu, że wtedy rozwinę ich na trzeci poziom od razu. Ale mam szczęście i jeszcze prestiż mi wpada. Dlatego pozwoliłem sobie sprzedać ziemię. Teraz bierzemy, rekrutujemy najemników.
podnosimy armię i będziemy tłumili bunciki. Który z tych przywilejów wy byście cofnęli? Dajcie mi znać w komentarzu, zanim zobaczycie moje uzasadnienie, którego chcę cofnąć. Wiecie, taka mała zagadka. Tutaj widzicie wszystko, dajcie znać w komentarzu. I o ile gorsze minusy daje nam Danish Nobility, to jednak wydaje mi się, że cofnięcie Noble Courts jest lepszym pomysłem. Dlaczego? Bo tutaj mamy też wpływ na lojalność plus 5. Tutaj tego nie mamy, za to tracimy tylko i wyłącznie influence. Dzięki temu będzie nam łatwiej odebrać Danish Nobility za jakiś czas. I lecimy. Co prawda mogłem tutaj stać w tej prowincji, no ale to skrewiłem. Powinniście tutaj stać, zanim kliknęliśmy odebranie tego przywileju. Dlatego na razie zajmiemy pozycję w tej prowincji, bo jeżeli pójdą na fort, to spoko, a jeżeli nas tutaj zaatakują, to też spoko. Raczej my ich nie chcemy atakować. Dostaję kolejny zamek? Czy oni chcą, żebym zbankrutował? O, Dania mi czyści bunty. Jak to dobrze, to jest ich szlachta. Dobra, no to teraz sięgnijmy po naszych sojuszników i ruszajmy na wojnę z Danią. I powiem wam tak, jeżeli Dania ma jakiegoś sojusznika typu zakon albo innego upierdliwego, raczej wybrałbym pierwszą opcję. Dostajemy 100 punktów militarnych oraz wezwiemy sojuszników własnych do wojny przeciwko Danii. Inne opcje wydaje mi się raczej mało prawdopodobne, żeby te kraje mi przesłały manpower, czy też pieniądze. Trzecia opcja powoduje, że mamy solo wojnę i dostajemy niezłe bonusy, ale tylko na czas trwania tej wojny. Ja wybieram pierwszą opcję. Litwa dołączy, Anglia dołączy. A poza tym tu mamy rozwój naszej armii, dostajemy dodatkowe murale, shock damage received zmniejszony. Tak jak mówiłem, fortece weźmiemy dużo później, ale pewnie wcześniej zrobię te misje dla mieszczan, żeby właśnie mieć więcej pieniędzy. Dlatego też zbierzemy pożyczki teraz od mieszczan jak najszybciej. Ziemi nie zabieram, bo możliwe, że po wojnie wykonam kolejną agendę dla Nobility, no i to spowoduje, że cofniemy Danish Nobility. Łapiemy też sojusz ze Szwecją. Dlaczego tak? Po pierwsze, nie ma sensu walczyć z nią na samym początku rozgrywki, to bardzo utrudnia kampanię. Po drugie, będziemy mieli krótszego z nią trusa w momencie, kiedy zerwiemy z nią sojusz zaraz po wojnie z Danią. Naprawdę. O nie, dostanę Liberty Desire, nie. Przed wojną z Danią zaznaczam te prowincje duńskie jako moje prowincje zainteresowania. Dlaczego tak? No bo to zwiększa szansę na to, że Szwecja mi je przekaże, tak czy siak, w ramach tej wojny pod okupację. A teraz lecimy dalej. 6-1-4. No niech będzie. Ech, Lukas z Banie, znowu nie skasowałeś kawalerii. Starajcie się ją kasować, jak tylko możecie. I zobaczcie, Szwecja przekazała mi te prowincje. Normalnie też by je chciała, a tak wszystkie poleciały do mnie. Po wojnie możemy zwiększyć stabilność na plus 1, nie więcej. I od razu kawalerię rozwiązuję. Nawet się nie zastanawiam, po prostu idzie do kosza. Zależy to po prostu od pipsów. Kawaleria daje nam 1 więcej, 3 do 2, a kosztuje 2 razy więcej niż jednostka piechoty. No po prostu się nie opłaca. Mogę też wyłączyć raczej forty w centrum mojego kraju, ale tego raczej nie radzę, bo może się zdarzyć, że na przykład zakon przejdzie sobie, o, tak naokoło, a są tylko dwa forty w okolicy, szwedzki oraz nasz. Sama wojna to raczej taki Carpet Siege Simulator, jak widzicie, oblegam po kolei fortece, nic tutaj większego się nie dzieje. Moją flotę schowałem, no i tak czekam sobie, o, ale się wpierniczyłem, wyłapywałem te dwójeczki, ale o, teraz to się bardzo niefortunnie wbiłem, więc za chwilę się będziemy cofali. Uciekać! Hej, oni stracili dwa okręty! A, jak zwykle, no mamy misję wykonaną, ale że zwiększyłem sobie już stabilność, to jej nie będę klikał. Zostawię sobie raczej to na moment cofnięcia przywileju Nobility. No ja, dobra, jako że widzicie, w tej wojnie totalnie nic się nie dzieje, już okupuję całą Danię. O nie, Bornholmu nie okupuję. Dobra, trzeba się na Bornholm zdesantować, żeby zakończyć tą wojnę. O, bierzemy technologię militarną, przy okazji topimy duńską flotę. O nie, wkurzymy papieża i powiem wam szczerze, mi na tym bardzo zależy, żeby go wkurzyć, więc bierzemy to. Co prawda planowałem to po wojnie, ale możemy powiedzieć w walsie papieżu. Dzięki temu wypełniamy jeden z warunków do spawnu religii nordyckiej, gdzie musimy mieć ekskomunikę lub klikniętą tą decyzję narodową. Naszą flotę tymczasowo modbolujemy. Jej, Anglia wyszła z wojny. Zakon niech na razie nam płaci hajsy. A od Danii bierzemy następujące prowincje. Nie wiem czemu, ale w poradnikach zagranicznych youtuberów nikt nie bierze Sealandu, co jest mega dziwne, a jest to najlepsza duńska prowincja. Nie grozi nam za to żadna koalicja, więc czemu tego nie brać? Nie rozumiem. Plus trochę jeszcze pieniędzy. Ho, i teraz trzeba trochę fortów pokasować. Na Sealandzie jest bardzo dobra pułapka na boty, więc to zostawiamy. Raczej nie potrzebujemy tych fortów tutaj górskich, więc je możemy mieć na przykład wyłączone na razie. Mogą się nam jeszcze przydać na moment wojny z Szwedami, których właśnie ustanawiamy naszym rywalem. Praktycznie od razu. Nowogród również może być naszym rywalem, jak i Dania. Zabieramy zaraz po
po wojnie idealnie, mamy troszeczkę ponad lojalności. Zabieramy zaraz po wojnie Danish Nobility na prowincji Orkneyer. Obyśmy dali radę. I daliśmy radę, super sprawa. I teraz możemy sobie poprzydzielać punkty już tak bardziej prawilnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Supremacy over the crown, bierzemy też punkcik oraz tańszych doradców, już wszędzie ich biorę. Teraz musimy po załatwieniu tych wszystkich estate'ów doprowadzić jeszcze do tego, żeby robić dla mieszczan misje, co najmniej dwie. I tu mamy fajną agendę do wykonania, bo zależy nam, żeby jak najszybciej wykonać zadanie Please the Burgers. Da nam to bardzo mocny przywilej dla mieszczan, Mountain Expansion. A tak poza tym możemy spokojnie dalej wykonywać nasze misje, zwłaszcza tą misję. Bo zmienia nam się forma rządów na norweską monarchię. Stabilność, co prawda absolutyzm spada, ale co najważniejsze, mamy parlament! Misję na wygranie wojny o niepodległość raczej jest lepiej zostawić na kolejną wojnę z Danią. Możemy sprzedać ziemię, odebrać ziemię i tak, teraz będziemy powoli gromadzili również ziemię do punktów. Teraz po prostu ją sprzedałem, bo mam misję do spłaty pożyczek, która jest bardzo dobra. Krzesła w parlamencie najlepiej jest rozdać tam, gdzie będziemy na przykład dużo dewowali. Czyli na pewno będzie to ta prowincja, jak tylko cofniemy przywilej dla mieszczan, żeby zarabiać z powrotem na żelazie. W przyszłości będzie to Stiela, na pewno będzie to też nasza stolica i w sumie, jak mam być szczery, to żadnej innej prowincji bym już nie dewował. No ale dzięki temu mamy tańszego doradcę 50% administracyjnego, którego od razu praktycznie zatrudniam. Jak i też wykonuję misję na tańszego doradcę wojskowego, którego również zatrudniam. Ogarniam kupców do North Sea oraz do Bałtyku, potem pewnie będzie jeszcze White Sea. Debata koniecznie na ziemię, ona jest za dobra, żeby ją pominąć. I ją wykupujemy! A Szwecja mi zadała teraz niezłą zagwozdkę. Jak ja mam ją rozwalić? Tyle dobre, że nie dostali wazę na tron, przynajmniej na początku. Zrywam też mój sojusz z Anglią, ona będzie bezużyteczna. Jest tak zadłużona, że raczej w niczym nam nie pomoże. Haha, no jaki drugi przywilej tutaj wybrać? Powiem szczerze, pójdziemy znowu w osłabienie nobility, bo cały czas mają u nas bardzo duże wpływy, a dzięki temu teraz są w sumie najsłabszym estate'em. Bonus do manpowera u nas jest beznadziejny, przynajmniej na ten moment, co ale nie wykluczam, że w przyszłości zmienię na bonus do manpowera. Inne mi się wydają raczej mało użyteczne rzeczy tutaj. I w sumie mamy dobrą okazję do cofnięcia przywileju. Trzeba będzie gdzieś zaraz bunty stłumić. Albo i nie. Bardzo pilnuję drugiej cechy naszego władcy, bo musi on tutaj być albo grzesznikiem, albo uczonym. I tak będę tutaj łoił bardzo dużo Alt F4. W sumie powinienem to zrobić na samym początku. W sensie takim, na samym początku, kiedy wypowiadałem wojnę o niepodległość, żeby mieć władcę albo 5-5-5, albo straightem, z jednym z tych, który właśnie wymieniłem. Z tego co czytałem, po prostu tak Paradoks to pomyślał, że to ma być mega losowe, mega rzadkie, więc bez Alt F4, żeby tutaj trochę poszukiwać się, nie da. No chyba, że mi powiecie, jak mam tutaj animizm sprowadzić, bo ja go tutaj blisko jakoś nigdzie nie widzę. Ale za to widzę halloweenowe promocje na horrorki i w sumie muszę sam tutaj zajrzeć, może coś odświeżyć bibliotekę. Linki jak zwykle w opisie, dajcie mi znać, czy jest coś ciekawego. Yes! Sojusz z Polską wleci, proszę państwa. Super, mega okazja. Ale słusznie się domyślacie, poluję jeszcze na Burgundię. No weźmy naszą dyplomację, wyślijmy, żeby budowały przysługi nam u Polski. Potrzebujemy jej do wojny jednak ze Szwedami. A to mnie zaskoczyli ci buntownicy. Dlaczego nie w Sealandzie? No i teraz powiem wam, ile było Alt F4, bo 1 lutego wpada mi tutaj cecha. Było już jedno Alt F4, a będzie dużo więcej. Ej, powiem wam, za czwartym razem! O nie, czemu mi robią taką okazję? Szwedzi, Szwedzi, nie róbcie mi tego, dobra, forty wszystkie w górę lecą, armia w górę, wszystko, gdzie jest moja flota? I zdecydowanie, co? O! Ha! Ha! Ja to zrobię inaczej. Po prostu tak, atakujemy, Moskwa zrywa sojusz, a ja robię Call to Arms. Ha ha! Głupie AI! Pamiętacie, jak mówiłem, że to jest idealna pułapka na bota? Mhm. No, topimy chyba szwedzką flotę, proszę państwa, topimy, tak, nad nos, super. A wiecie, co to oznacza? Że teraz płynę tu od razu, bo Szwedzi, nawet jak zdobędą Misjeland, już stąd nie wyjdą, bo nie zajęli tej prowincji. A tutaj automatycznie są blokowani, bo to też nie jest prowincja szwedzka, tylko duńska. No, ale Elfsborg ja szybciej zdobyłem, więc teraz wbijamy się od razu w Szwedów i to jeszcze chyba oni dostaną minusy, no, przynajmniej nie dostali. A my teraz tak, chowamy się koniecznie, żeby ich armia mogła się wycofać, bo widzicie, teraz się wycofuje, a teraz mam what the fuck. Moje prowincje kontroluję, powinienem zniszczyć tą armię. Pewnie nie dopilnowałem czegoś tam na różnych dniach, no ale dogoniłem ich pod Kalmarem.
To dziwnie mi się kojarzy. Nowogród, powiem wam szczerze, upokarzam oraz biorę Newę, bo z tego co widzę, Rosja z tego sobie nie wzięła, a to jest bardzo dobra prowincja, więc jak najbardziej to jest dobry moment, żeby to zarąbać. Tym bardziej, że jeżeli reszta Nowogródu zostanie podbita przez Moskwę, to my sobie tutaj Nowogród po prostu wypuścimy. Od Szwedów koniecznie chcemy Daleskogen i wszystko w ich regionie. Bergsjögallen, Stockholm również must have. No i pozostałe prowincje, do których mam roszczeń, również zabrałem sobie. Resztę zdobędziemy w kolejnych wojnach. I zwiększmy sobie szansę na jakąś sensowną misję od mieszczan, dlatego na przykład biorę pożyczki. Ale nie, oni chcą marketplace. No dobra, zrobimy drugą agendę, a pożyczki natychmiast spłacam. I w sumie w tym momencie, jak już przyjąłem instytucję, fokus robię totalnie na punkty administracyjne. Jest Burgundia, leci! Jeszcze Maria na tronie, super! Mariaż to my musimy im wysłać, nie oni nam. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne przy evencie burgundzkim. Pierwsza idea, i tutaj wam powiem, chwilowo weźmiemy jak zwykle humanistyczne, ale co do zasady, jeżeli chcecie iść mocno w kolonizację i nie zależy wam na tej rzadkiej religii, to jak najbardziej ekspansywne, eksploracyjne, gdzie zaczynacie eksploracyjnych. Jasne, tam mówią w zagranicznych YouTubach, że to jest nieopłacalne i tak dalej, ale zawsze macie dodatkowego kolonistę. 4 kolonistów jako Norwegia to jest mega mocne. Dlatego uważam, że zagraniczne poradniki bullshit talking robią totalne i źle podpowiadają. Mi zależy bardzo na tym, żeby jednak mi się ta religia odpaliła, więc potrzebuję idei religijnych. Niestety nie jest napisane, czy one mają być rozwinięte, czy tylko wybrane, więc je wybieram od razu. Jak widzicie, religious ideas, also having religious idea. Ale jestem głupi, przecież ja zawsze to mogę sprawdzić na EU4 Wiki. Czyli tak, muszę mieć tylko i wyłącznie aktywowane, nie muszę ich rozwijać nawet. No i w zasadzie od tego momentu powinien zrobić kopię save'a i tak długo rozgrywać kampanię do 1510, a w zasadzie to do końca tej ery, aż mi się nie odpali event. I ta nadzieja teraz przy każdym wyskakującym okienku. Dobra, zapytałem się mądrzejszych ode mnie, tak, trzeba mieć tylko to wybrane oraz musimy mieć ekskomunikę lub to. Muszę przyznać, że dość fajne jest to, że na Norwegii jest tak dużo tych tańszych doradców, więc można sobie nadrobić troszeczkę punktów i nawet zarabiam. A jeszcze przy nami Devovanko Daleskogen. Dobra, i mamy to, zadowolamy burgersów, 2 misje dla nich wykonałem, w sumie 5 razy później niż na grze testowej, trudno. Ale zobaczcie, co dostajemy, niesamowicie dobry przywilej. Wszystkie górzaste prowincje zmniejszają nam karę developmentu o 50%. Nieco tak mocne jak na Szwecji, ale nadal bardzo mocne. I chyba powinien wcześniej jednak cofnąć parę przywilej na mieszczanach. Ups! 5-4-4, naprawdę! Oj, ja chcę 5-5-5, nie 5-4-4! Dobra, więc zrobimy ten przywilej. Zabieramy coś, co daje dużo wpływów mieszczanom. Dobra, 2 przywileje odebrałem, szybko to ponaprawiałem. I tak, dajemy Mountain Expansion. No tak powiem, zawiodłem się i uważam, że na Szwecji ten przywilej jest dużo mocniejszy. Od razu akceptujemy szwedzką kulturę. Reforma naszej biurokracji to naprawdę. Ja jestem teraz mega, ale to mega fanem tych taksów z ery. I w zasadzie, jak zwykle, biorę je wszędzie. No, w sumie prawie wszędzie, bo Sealand dałem tylko pod handel. Tak się robi hajs, kurwa! Wiecie co, w sumie to nawet rozwinę te idee religijne do końca, bo szczerze mówiąc i tak będę zmieniał religię. Albo przyjmę protestantyzm, albo będę grał właśnie norską. Widzę też, żebyśmy mieli tutaj coś dobrego, szczerze mówiąc, unikalnego dla Norwegii, więc weźmy Ship Trade Power. Mamy okazję, atakujemy Szkocję. Dobra, zaraz będziemy atakowali Danię, tylko upadnę sobie od tej wojny z Osmanem. Bo Polska oczywiście musi mnie wzywać do wojny z Osmanem. Ale potem bierzemy się zaraz za Danię. Szkocję zjadam, nie koruję, wypuszczę jak tylko przestaniemy przegrywać wojnę z Osmanem. Trzeba zbudować okręt flagowy. No zrobimy sobie leki, bo na te ciężkie nadal nas nie stać za bardzo. Chociaż może nas stać. Powiem szczerze, że mega dziwnie grają teraz boty. Zobaczcie, prawie 60 tysięcy wojska i nie reaguje w ogóle na armię osmańską w żaden sposób. A przed chwilą jeszcze widziałem, jak łanie się tutaj dali rozbić w kilku kolejnych bitwach. Naprawdę, mamy większe siły, a Osman łoi Polaków jak tylko chce. Litwinów te. No i jak zwykle udało się. Burgundia trafiła pod naszego buta, jest naszą unią i dołączyła do wojny obronnej przeciwko Osmanowi, który już wypisował Litwę zdradziecką. Czemu straciłem stabilność? Nie wiem. Ej, what the fuck? Przed chwilą mi brakowało dosłownie punkta, nagle mi brakuje 17. Gotlandia chyba jednak nie będzie naszym wasalem. Pierwsze rozwinięcie z ery, jako że mnie czekają jeszcze wojny, biorę agresywną ekspansję, ale jeżeli już byście kolonizowali, to jednak higher development
Development Colonies, to by było wskazane brać jako pierwsze. Tylko powiem wam szczerze, ja się nie mam z czego tutaj za bardzo cieszyć, to są jakieś resztki Burgundii. No ale zawsze coś. Okazało się, że muszę wypuścić inny kraj, bo nie mam właściwej kultury, żeby wypuścić Szkotów. O, tak. Cena miedzi 50% w górę, dalej Skogen robi pieniążki. I znowu mi dwóch punktów tylko brakuje. O co tu chodzi? No ale wasalizujemy Gotlandię, super sprawa, będziemy ją integrowali jak najszybciej, bo mamy troszeczkę za dużo relacji, chociaż teraz możemy przecież odpalić Strong Duchies, bo mamy dwóch wasali. No dobra, Polska nie skończyła tak źle, straciła Wołoszczyznę oraz Mołdawię, a ja rozpoczynam naszą wojnę o podporządkowanie Duńczyków. I super, Sztokholm uznał słusznie, że to jest ten moment, w którym muszą wybuchnąć bunty. A cesarz zażądał od nas Burgundii. No mogłem wypuścić w sumie tych prowincji, no ale jednak Burgundia myślę, że należy się nam. Po naszej stronie jest Francja, Burgundia, Litwa. Raczej zaoramy Austrię. Polska mnie zdradziła, no ale raczej tutaj przypilnujemy naszych relacji, żeby sojusz został zawarty później. Chyba, że Prusy przejmę? Nieważne, na razie niszczymy armię duńskie. Dania będzie naszym wasalem, no raczej tak niezbyt, ale Unią jak najbardziej, tylko raczej chcemy przejąć ich stolicę, bo to jest ostatnia wartościowa ich prowincja. Może jeszcze Holsztyn, ale to by oznaczało kolejną wojnę z cesarzem, więc może sobie to daruję. Albo nie, w końcu to nie tak dużo agresywnej ekspansji. A w międzyczasie Francja totalnie zaorała austriackich sojuszników, więc już tylko z Austrią walczymy, która biega po terytoriach Litwy i traci całego manpowera, jakie to jest piękne. Rozwijam technologię administracyjną, koniecznie na siódmą, jak widzicie przestałem rozwijać tutaj dalej. No i to powinna być gra kolonizacyjna, więc biorę idee eksploracyjne. Tak, dodatkowy kolonista, znacznie lepsze byłyby dla nas expansion z tymi ideami, które mamy, żeby brać je jako pierwsze, no ale niestety, skoro chcieliście nordycką Norwegię, no to musiałem brać religijne jako pierwsze i z tego co widzę, za rok będę mógł zmienić fokus na punkty dyplomatyczne. I w sumie będę też polował na cechę uczonego lub grzesznika u naszego następcy, żeby nasz władca abdykował. To osłabmy Austrię, wypuszczę tutaj Styrię. Pieniędzy nie biorę, bo i tak do mnie trafiało 50 duksów z ich 450. No i na czym by nam dalej zależało? Po prostu na umacnianie naszego handlu w kilku regionach praktycznie naraz. North Sea, Baltic, Lubecka oraz English Channel. W zasadzie w każdym z nich mamy obecność i możemy tutaj działać na każdym polu. No zobaczmy też, co się stanie, kiedy wybiorę Norway-Denmark Mission. Dania staje się mega lojalna, zmienia nam się system rządów, mamy tańszych doradców, ale czy to jest lepsze od tej norweskiej monarchii? Nie jestem tak do końca przekonany. No i dostajemy też Cassius Belli nad Unię nad Szwedami, ale szczerze mówiąc, na tym mi w ogóle nie zależy. Ale miało się coś tutaj zmienić. I Skandynawia nadal wymaga 20 technologii administracyjnej. Co tu się dzieje? Aż się cofnąłem. Nie, sorry, jestem jakiś chyba dzisiaj niedospany. Przecież ja dostaję tylko ten modyfikator. Jednocześnie zależy też już nam na odkryciu nowego świata, więc bierzemy tego Explorera, bardzo potężny. O, jak miło, już odkryliśmy również coś. Wykonajmy też misje kolonialne, ambicje, tutaj raczej nie trzeba na nic czekać. I oczywiście zapomniałem o tym, że miałem tutaj losować Skulara. Jako, że teraz naprawdę już nieźle zarabiamy, to trzeba zająć się naszym handlem. W każdym z tych centrów chcemy pobudować marketplace, co powinno być już w sumie też dawno zrobione, no ale trudno. Czasem się idzie zgapić. Trzeba je też jak najszybciej ulepszyć do drugiego poziomu, żeby jak najszybciej zarobić jak najwięcej w Lubece. Na razie English Channel nas nie interesuje. Musimy się przygotować do wojny z Anglią, żeby odbić całe North Sea, żeby jak najwięcej do Lubeki przesyłać sobie. A jako, że potrzebuję dużo punktów dyplomatycznych, no i w sumie siłą rzeczy dość sporo zarabiam, bierzemy tą misję. Pozbywamy się doradcy tańszego, którego miałem, dyplomatycznego, bierzemy Colonial Ranch, no i w sumie jak najbardziej go rozwijamy. Pieniądze, które będziemy mieli. On będzie naprawdę mega tani, nawet plus 5 jest tutaj wskazane. Z tą misją czekamy raczej do momentu, jak będziemy mieli wszystkich kolonistów. Też jak najszybciej wykonujemy misję kolonii w Grenlandii i możemy teraz szukać, nie wiem po co, jakiejś zaginionej kolonii, więc możliwe, że to wyślemy, niech to nam się dzieje. Tutaj dostajemy po prostu dwie skolonizowane prowincje. Z tego co wiem, to raczej to powinno nam zespełnić norską religię w danym regionie. To była ta trzecia droga, która obecnie jest chyba zablokowana. Przynajmniej tak jest napisane w Dev Diary, na które patrzę. No ale my wysłamy. No i niestety, no, nikogo nie znaleziono, więc mamy kolonię w regionie, za które pewnie będę właśnie słono płacił teraz. A nie, to działa jak Siberian Frontier, nic nie płacę. Sup. I powiem szczerze, odpalam też złotą
partnerem, jako kraj kolonialny nam super zależy na tym, żeby jak najszybciej tę ideę rozwinąć, mieć bonusy do kolonizacji i bierzemy naszą politykę kolonialną, bo mamy pierwszego kolonistę, plus 20 jak najbardziej na propsie. Pamiętajcie, jeżeli kolonizujecie Ameryki, bierzemy tą opcję, jeżeli kolonizujemy Afrykę, bierzemy tą opcję. Native Assimilation plus 50. Drugie rozwinięcie z R, no to oczywiście biorę Higher Development Colonies. W międzyczasie też wykonuję nasze misje pod ekonomię. Mogą się naprawdę nam przydać. Tym bardziej, że są całkiem ciekawe. Takie prowincje z rybami po 17 inkomu. Całkiem przyjemna sprawa. 18? No nie! Kto wypuścił tutaj tych piratów? No ja nie mogę! Całe wybrzeże mi spiracili. Dobra, mamy już dwóch kolonistów, więc teraz robimy coś takiego. Po pierwsze, wysyłamy dwóch normalnie do jakiegoś obszaru. Kolejna sprawa to zmiana formy rządu, więc za chwilę zacznę zarabiać dużo mniej na podatkach i zmieniamy koniecznie naszą formę rządów na Exile Colonial Companies. Następnie tych dwóch kolonistów po prostu cofamy i wysyłamy ich ponownie, ale uwaga, na Expel. I jako, że mi nie zależy na tym, żeby tutaj dewa przenosić, więc wybieram takie prowincje, żeby tutaj za bardzo nie płacić. Dobra, jakby mamy jeszcze z Indianami w tej okolicy, żebym nie musiał biegać, tych po prostu wszystkich wyżynam. Oczywiście jak zwykle zapomniałem o przywileju mieszczań pod kolonizowanie i poluję też na pewną debatę pod kolonizowanie. I mamy to! Mamy to! 1490! Proszę Państwa, za pierwszym razem odpaliło mi się! I teraz tak, jeżeli chcecie norskie, żeby się rozpoczęły eventy z tym związane, klikacie pierwszą opcję. Jeżeli nie, to drugą. No my chcemy, prawda? I w sumie teraz jak patrzę na wiki, to do tego czasu powinna nam się odpalić najpóźniej religia. Do 1520. I możliwe, że nam się to uda, bo zobaczcie, jak niskie dążenia reformacyjne ma papańscy. Eryk, trzeci, odkrycia i tak dalej. No, możemy dalej uznać, że to jest this is madness, albo doznać oświecenia. Nie, raczej nie chcemy, żeby był ponownie katolickim królem. Obecnie ma pewną wiarę unikalną. Pojawiła nam się pierwsza prowincja z tą religią. Każde takie wydarzenie przyspiesza nam ogólne przyjęcie religii Norse o jakieś 2 lata. I ostatnie, najważniejsze wydarzenie. Stało się, zmieniamy religię na Norse. I w sumie, jeżeli chcecie, żebym pograł na przykład do 1550 Norwegią z nordycką religią, zostawcie 1500 lajków i taki materiał dla Was przygotuję. Save z tej kampanii jest dostępny dla wspierających na Discordzie. Co pewnie spowoduje, że mój kraj za chwilę wybuchnie. Sama religia za dobra nie jest. Zobaczcie, zwiększa nam troszeczkę force limit, zwiększa nam limit floty. Rzeczy, które tutaj dostajemy, one są na życie władcy i z tego co widzę, nie dostały jakiegoś super buffa, chociaż widzę trade efficiency, good production modifier, to jest mega mocne pod ekonomię. Tutaj mamy dodatkową dyscyplinkę, taksy, tańsze korowanie, ale szczerze mówiąc ja będę naprawdę skakał pomiędzy Njordem a Snotarem, z tego co widzę, dyscyplinkę, może na jakieś cięższe wojny, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie na życie władcy. Jako, że wiem, że czekają mnie trudne czasy, weźmy tą diet i nawracajmy, nie? Dobrze, że wziąłem te religijne chociaż. A jeżeli lubicie zimne norweskie klimaty, polecam tą kampanię, gdzie gram na Norchlandach w modyfikacji do Europy Universalis 4 o nazwie World of Warcraft Universalis. Jeżeli jesteście fanem tego uniwersum, polecam modyfikację, jest niesamowita.